Dzień dobry. Dziś gościmy niezwykłego gościa w Powiatowym Centrum Kultury, urodzonego w Ciechanowie, znanego na całym świecie, Waldemar Wołk-Karaczewski. Baletmistrz, dancer nobór. Taki tytuł pan uzyskał. Tak pana, jak dochodzi się do takiego tytułu, z czym on się wiąże? Solista baletu z takim tytułem to już klasa jest, można powiedzieć, arcyświatowa. No jest to po prostu określenie tancerzy, którzy prowadzili wiodącą rolę w zespołach baletowych na świecie i oni posiadali cechy, które ich odróżniały od swoich kolegów i rówieśników na scenie, prawda? To jest właśnie taka szlachetność ruchu. Polegało to na tym, że właśnie ci tancerzy byli obdarzeni urodą specyficzną, posiadający właśnie kulturę gestu, technikę wspaniałą, partnerowanie. No i to wszystko w całości jest tak trudne, że bardzo mało osób jest, których się określa jako tancer nobór, czyli ten wiodący tancerz, czysty, szlachetny tancerz. Ale zacznijmy od początku. Od pana związków z naszym miastem, z Ciechanowem. Urodził się pan w Ciechanowie w roku? W 54. I skąd ta miłość do tańca? Przypadek zrodził to, że w ogóle w tym kierunku rozwinąłem swoje jak gdyby miłość, bo tak mogę to określić. Rodzeństwo starsze ode mnie, prawie wszyscy wyemigrowali w kierunku Warszawy i zostałem sam z rodzicami tutaj, no i w końcu mama mówi, że też trzeba było poszukać dla mnie jakiejś drogi do Warszawy, bo wszyscy w tym czasie po prostu marzyli, żeby do Warszawy, tam się wykształcić, tam coś osiągnąć. No i znalazła po prostu ogłoszenie w tym życiu Warszawy moja siostra. Przekazała to rodzicom. Pojechaliśmy na te egzaminy, bo tak wtedy było bardzo dużo chętnych do tej elitarnej szkoły, żeby się można było dostać. Zdałem te egzaminy i moja miłość rodziła się w bólach, ale sukcesywnie. Im bardziej ćwiczyłem, uczyłem się tańca, a jednocześnie lata, które spędziłem w szkole baletowej, rzeczywiście rozwinęły mnie wielką miłość i namiętność do sztuki baletowej, do tego zawodu, bo sztuka tańca to niestety poświęcenie, wyrzeczenia. Człowiek po prostu, ja nie znałem życia, mówiąc szczerze, poza tańcem, także nie wolno nam było jeździć na łyżwach, nie wolno nam było na nartach jeździć, nie wolno nam było w ogóle robić czegokolwiek. Wszystko ograniczało się i skupiało na tym, żeby poświęcić się temu zawodowi. Jako młody człowiek to jest bardzo trudne, bo człowiek, mając 10 lat, no nie zdaje sobie sprawy jeszcze, co będzie czekać, mówiąc szczerze, prawda, co jest związane z tym zawodem. Ja nie miałem pojęcia najmniejszego, co jest związane z tym, żeby być tancerzem, prawda. Dopiero w miarę czasu, upływu po prostu lat spędzonych w szkole, moja nauczyciel i pedagog, który w zasadzie ćwiczył ze mną taniec klasyczny, on wzbudził we mnie tą wielką taką miłość, która potem lata trwała. Ale nie zaczął pan od razu tańczyć w Teatrze Wielkim, tylko jeszcze miał pan przygodę z zespołem Mazowsze. No tak, oczywiście. W tym czasie taka była sytuacja, że Teatr Wielki, chociaż to była świątynia, największa świątynia sztuki, jeśli chodzi o balet i operę, no był ograniczony bardzo. Przede wszystkim jako młody człowiek marzyłem o tym, żeby odbywać podróże i poznawać świat. Wtedy było bardzo trudno wyjechać gdziekolwiek i było to dane niewielu, mówiąc szczerze, prawda? No, jak był egzamin końcowy w szkole baletowej, no to przyjechali z całej Polski wszyscy kierownicy baletu, choreografowie, no i walczyli o tych adeptów szkoły, dlatego że było trudno i mało bardzo było tancerzy w Polsce w tym czasie tak samo. Także każdy zespół chciał wyciągnąć najlepszych tancerzy, młodych adeptów właśnie, do swojego zespołu. Konrad Drzewiecki, przyjechał Witek Zapała, przyjechała pani Kujawa. No z całego regionu, wszystko Polski, po prostu ze wszystkich stron przyjeżdżali do Warszawy, żeby zobaczyć tych właśnie młodych uczniów, żeby ich
mógł ze swojego zespołu zaangażować. No i wtedy mnie Witek Zapała przekonał, powiedział, że okej, słuchaj, przyjdziesz do nas, to od razu będziemy jechać. Ja przyszedłem w kwietniu chyba do zespołu Mazowsze, od razu w maju pojechałem na 2,5 miesiąca do Hiszpanii, to był pierwszy wyjazd. Jeszcze Franco wtedy był, pamiętam, co mnie bardzo zdziwiło, musiałem do proboszcza w Warszawie prędko biegać, załatwiać, że jestem katolikiem dobrym, bo inaczej wizy bym nie dostał wtedy od hiszpańskiej ambasady. No takie były wtedy wymogi, wtedy były takie realia, to było po prostu niesamowite. No tak, z drugą stronę jak się wyjeżdżało, to takich zaświadczeń nie było potrzebne. No właśnie, no. A Pana pierwszy występ w Ciechanowie, mówił Pan też, że... W ostatniej klasie licealnej mieliśmy taki egzamin jak gdyby dojrzałości baletowy i tam była przygotowana choreografia przez moją właśnie pedagog, Raisę Kuźniecową. I żeśmy tutaj na tej scenie tańczyli, to było 7 chłopców, balet Burza. Piękny balet, który został, choreografia stworzona i to był jedyny mój występ w Ciechanowie. No szkoda, że później nie doszło. Potem szybko bardzo, tak, przede wszystkim dużo podróżowałem, jak byłem w Mazowszu, to cały czas żeśmy byli w rozjazdach, więc to wszystko trwało bardzo krótko, mówiąc szczerze, też byłem w tym Mazowszu. Potem jak poszedłem z Mazowsza z powrotem do Teatru Wielkiego i tam zacząłem już jako solista rozwijać swoją karierę dalej, no to też tam miałem tyle do nadrobienia przez te stracone lata w Mazowszu z klasyki, że nie było bardzo czasu tutaj, żeby przyjechać, nie? Ale ciągle myślałem o Ciechanowie i ciągle jest to moje miejsce urodzenia, jest to moja ojczyzna tutaj. A jak Pan przeszedł z zespołu Mazowsze do Teatru Wielkiego, do baletu? Z tym związała się dużo legend i dużo opowieści. Mogę powiedzieć jedno, że Mira Zimińska-Sygietyńska, która mnie uwielbiała, i bardzo, bardzo byliśmy w dobrej komitywie. Jak byliśmy w Argentynie, w Buenos Aires, tam żeśmy występowali miesiąc czasu na olbrzymiej scenie, gdzie się mieściło 30 tysięcy ludzi. Codziennie żeśmy grali przedstawienia. I na ostatnim koncercie dwóch chłopców, którzy powiedzieli, że odchodzą, i ja, postanowiliśmy wyrządzić taki bankiet po przedstawieniu na scenie i żeśmy zaprosili wszystkich kolegów, zamówiliśmy szampany, ciasto, no taki mały bankiet żeśmy robili na scenie pożegnalny. No i wszyscy tam płaczą, koleżanki z klasy mojej, które też były w Mazowszu. Przychodzi pani Mira Zimińska, no i pyta się, czyje się urodziny, bo myślałem, że to urodziny jakieś są, albo imieniny, tak to się obchodziło wtedy w Mazowszu. Oni mówią, nie, no pani Miro, Waldemar odchodzi. No to ona buch tym szampanem o podłogę i wyszła. No i już wiedziałem, że będzie jakaś na pewno z tego konsekwencje, bo Mira kochana, ale potrafiła też być bardzo, bardzo nieprzyjemna dla ludzi, którzy opuszczali ją. Jeszcze w taki sposób. No i przyjechaliśmy z powrotem do Polski. Ja tutaj wcześniej podjąłem rozmowy z dyrektorem teatru, żebym wrócił, to znaczy wystąpili oni do mnie, mówiąc szczerze, z tą propozycją, że ja nie chciałbym wrócić jednak do teatru, żeby z powrotem uprawiać balet klasyczny i tak dalej. No i się z nimi dogadałem, ale wiedząc o tym, jakie zamiary może mieć pani Mira wobec mnie, poprosiłem dyrektora, żeby wstawił się do ministra kultury, żeby wystąpił o przeniesienie służbowe, żeby to nie było zwolnienie, tylko ja będę przeniesiony służbowo. No i w Mazowszu tam wszyscy wysyłali, do mnie Mira wysyłała różnych kolegów, że podkrywali, kiedy ja składam wypowiedzenie, kiedy ja odchodzę, bo oni muszą wiedzieć i tak dalej. Ja mówię, wszystkiego się dowiecie w odpowiednim czasie, wszystko nastąpi, nie? Ale trzymałem ich cały czas w tajemnicy, jak to wszystko się odbędzie. Potem po jakimś czasie, kiedy były już wakacje, przyjeżdża właśnie posłaniec od ministra kultury na rozmowę z panią Zimińską, no i powiedziano, że jestem przeniesiony służbowo do Teatru Wielkiego wtedy, prawda? No to ona zacisnęła zęby, ale długo to nie trwało. W ciągu 2 miesięcy w październiku dostałem już list do wojska, załatwiony przez panią Mirę Ziemińską, która oczywiście chciała zemsty na mnie, że ja tak postąpiłem, no niegodziwie wobec niej, jak jej się wydawało. I dostałem już pojechałem na komisję, no i dostałem po prostu bilet do wojska. No. Ale to wojsko w rezultacie. No, poszedłem tam właśnie na tą komisję całą.
doradzono mi właśnie w teatrze, żebym pojechał, jak będzie ten termin stawienia się na w jednostce wojskowej, to ja mam jechać tam, gdzie wystawiono mi ten bilet. No i tam zostałem jakiegoś takiego niższą rangą żołnierza, który oczywiście na wy do mnie cały czas i tak dalej, ja wchodzę, mówię, ale ja jestem sam, do kogo pan mówi, o tym mam mówić tego. No to on się po prostu białej piany dostał, żeby tam krzyczeć na mnie i tak dalej, że zaraz przyślę tutaj tych policję, żandarmerię wojskową i tak dalej po mnie. Ja mówię, niech pan się uspokoi, o 9:00 będzie telefon od generała, jak on się nazywał ten generał, oj, wyszło mi z głowy. O, to był generał od wojskowych uzupełnień po prostu, taki był jeden, bardzo znany, no. Albaryła się nazywa, albo coś takiego, już nie pamiętam w tej chwili. No i on mówi, ale co ty sobie wyobrażasz i tak dalej, co wy sobie wyobrażacie do mnie cały czas i tak dalej, jak tego. A mówię, niech pan poczeka jeszcze minuta. Za minutę będzie telefon, to pan się dowie wszystkiego, nie? No i za telefon, dzwoni o tej, punktualnie o tej godzinie, której miał dzwonić, tam, no, z sekretariatu, tam ktoś, prawda, jego jakiś adiutant generała. No i ten na baczność oczywiście zalutował, no tak, 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 i potem ja mówię, po co pan się denerwował? Powiedziałem panu, że tak będzie. No tak, to każdy może mi tak powiedzieć. Ja mówię, no każdy może nie, ale ja mogę, mówię, no. Także mówię, po co panu, mówię, taka historia była, widzi pan się, mówię, pan nie przyzwoicie mnie do ludzi, ja nic nie zrobiłem panu, mówię. No i tak mnie to uratowało po prostu, że zostałem do rezerwy przeniesiony. No. Wielu solistów, wielu dalej, tancerzy baletów, którzy by się dostali do Teatru Wielkiego w Warszawie, by powiedzieli, że no to już koniec, już osiągnąłem to, co chciałem. Pan jednak sobie postanowił inną wyznaczyć drogę, jaką marszrutę pewną. No większość kolegów, bo była już szczęśliwa, jeśli byli solistami, prawda, w Teatrze Wielkim, bo to też bardzo mało osób osiągało, mówiąc szczerze, prawda, także solistów jest bardzo mało w teatrze. No ja od początku, jak już postanowiłem, że jednak z Mazowsza przeniosę się do Teatru Wielkiego, to po prostu no, musi to mieć jakiś głębszy cel, a nie tylko to, żebym sobie siedział w teatrze, prawda, i tańczył raz albo dwa razy w miesiącu i to było wszystko, bo takie było mało przedstawień po prostu, strasznie było przedstawień, było bardzo mało w teatrze w tym czasie, kiedy ja wróciłem. Więc moja droga była zupełnie inna i dlatego też inaczej postępowałem. Starałem się po prostu jak najbardziej przysposobić do tańca klasycznego, żebym technikę znowu przywrócił swoją, którą posiadałem w szkole. Pracowałem z wspaniałymi ludźmi, którzy poświęcili mi dużo czasu, żebym właśnie osiągnął tą kunszt tej sztuki najwyższy i wtedy bo nastąpił taki okres, że było konkurs baletowy w Tokio się odbywał, gdzie pojechałem na ten konkurs z Barbarą Rajską i tam byśmy zdobyli złoty medal, 8. miejsce wtedy. No to było duże rozpoczęcie tutaj w Polsce, bo bardzo fajnie żeśmy wpadli, a ja byłem bożyszczem tam dla publiczności japońskiej, także nawet byłem zapraszany. Organizatorka tego konkursu przyjechała specjalnie z Japonii do Polski w tym czasie, Zagierka, żeby mnie namówić, żebym ja jeszcze raz pojechał na ten konkurs. No. Także to było niesamowite wydarzenie. No i co? Pozgubiłem wątek. Na scenach baletowych? A w jakich scenach? Nie, no ja po prostu występował, jakie role w całym bieżącym repertuarze z najsławniejszymi choreografami, jacy byli w XX wieku. Wszystkich, którzy po prostu w tym czasie tworzyli najwięksi, to ja z nimi tańczyłem, oni układali na mnie, tworzyli na mnie, także to był wielki zaszczyt, że poznałem takich ludzi, na mnie stworzono kreacje jak Neumayer, Béjart, Van Manen. Tańczyłem w baletach Kranko, także to są po prostu wielkie nazwiska, które epokowe, Balanchine, no wszystko to, co po prostu było najlepsze w balecie w XX wieku, to ja zatańczyłem. A który teatr światowy i który spektakl pan najmilej wspomina, a który znowu najgorzej? Dla mnie najlepszą choreografią XX wieku to było Święto Wiosny Béjarta. I miałem godność występować z baletem XX wieku, będąc tam u Béjarta, pracując.
tańczyłem ten balet, także to było niesamowite wyzwanie. Pamiętam, że pierwszy raz to silnie zszedłem ze sceny, tak wyczerpujący był to balet, ale tak fascynujący, że dzisiaj, kiedy po tylu latach, ten balet powstał chyba, jak się nie mylę, to w 1956 roku, czyli dwa lata po tym, jak się urodziłem, on przetrwał do dzisiaj, dzisiaj dalej tańczy się ten Święto Wiosny Beżarta. To po prostu robi wrażenie, bo byłem przyjaciółmi w teatrze, byliśmy, kiedy taki wieczór był właśnie, trzy razy Święto Wiosny od Niżyńskiego po współczesne choreografie i Beżar był w tym. To zrobiło promujące wrażenie na ludziach po prostu. No. Co jest najtrudniejsze w zawodzie tancerza baletowego? Dyscyplina. Trzeba przez całe życie wszystko podporządkować scenie temu zawodowi. To jest bardzo trudne. Nie myśleć na przykład tak, że okej, tu jest mi wygodnie, to ja sobie tu będę żył, mi się tu podoba, tylko tam trzeba iść, gdzie są najlepsi choreografowie. Tam, gdzie są najlepsze zespoły, tam, gdzie jest najmniejsza konkurencja, bo dopiero tam jest się na szczycie tej piramidy. No i właśnie, doszedł pan na sam szczyt, jako młody człowiek, i rezygnuje pan. Ogłasza pan, że pan odchodzi, żegna się ze sceną. Dlaczego w tak młodym wieku? Miał pan to zaledwie 37 lat, tak? Tak, tak. No, doszedłem do wniosku, że wszystko, co było możliwe, zatańczyłem, osiągnąłem w tym zawodzie po prostu. Kontynuacja czegoś, co po prostu, no, muszą być zawsze jakieś cele następne w życiu, szczególnie w zawodzie artystycznym. To nie może być tak po prostu. Potem bym wystawał regres, czyli cały czas bym się cofał coraz bardziej do tyłu, bo ciągle powtarzał te same role. I coraz niżej by spadało po prostu cała moja zaangażowanie w ten zawód tak samo. Czy pamięta pan ile kreacji scenicznych pan? Nie pamiętam. Nigdy nie liczyłem tego, to nawet, bo tu nie chodzi o rekordy bicia, ile się jakichś przedstawień zrobiło, prawda, czy coś, nie? No, było dużo przedstawień, to wiadomo, że im bardziej człowiek jest wzięty, czyli chcą ludzie oglądać się na scenie, no to wtedy więcej się tańczy po prostu. Im więcej się tańczy, to człowiek się bardziej eksploatuje. To jest po prostu normalna rzecz. No. A dziś co pan już po dzisiaj jestem zasłużonym emerytem. Siedzę, zajmuję się jeszcze baletem. Wróciłem do baletu, prowadzę studio baletowe w Legnicy. Czasami jeżdżę do Warszawy, tam oglądam przedstawienia. Duże zainteresowanie, bo teatr naprawdę wspaniały zespół baletowy ma w tej chwili. Wspaniałym dyrektorem, choreografem, także jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem, że mogę jeszcze patrzeć na to wszystko z boku trochę, ale jestem jeszcze otwarty na współpracę tak samo, dlatego że jestem w dobrej formie i mogę jeszcze dalej się udzielać. Mam nadzieję, że ta współpraca również będzie z Centrum Kultury w Ciechanowie. A życie rodzinne? Czy dzieci odziedziczyły po panu tą duszę artystyczną? Duszę artystyczną na pewno odziedziczyły, ale niestety żadne nie działa w zawodzie artystycznym. Także to syn jest designer w firmie Volvo. Córka robi artystyczne sprawy, jeśli chodzi o zdjęcia. Bardzo pięknie malowała. Druga córka też zaczyna malować, wybiera się na Akademię Sztuk Pięknych. Także coś robią wokół, ale nie w balecie, dlatego że to jest, no, trzeba mieć predyspozycję, trzeba mieć warunki, to jest podstawa po prostu. I niesamowite zacięcie, żeby coś zrobić, no to jest dyscyplina i całe życie po prostu trzeba cały czas ćwiczyć, nie wiadomo jaki będzie efekt tego wszystkiego. A fizyczna praca to nie jest taka przyjemność, jakby się wydawało, że idzie się na salę, mówi okej, o jak to pięknie dzisiaj, jestem taki, że tylko mogę ćwiczyć, a to 8-10 godzin pracy codziennej, fizycznej, to jest siedzenie, poza tym w teatrze, to nie zawsze człowiek tańczy przecież, prawda? Czyli ćwiczy, bo koledzy ćwiczą, tam jest 150 osób zespołu i każdy musi ćwiczyć tam po kolei, także to jest siedzenie, czekanie, tak jak i aktorzy teatralni, to jest to samo, przecież
aktor przesiedzi więcej w kulisach, niż on jest na sali, na scenie. I czyta tekst i po nocach musi się uczyć na pamięć. To nie tylko to, że się pięknie wygląda i się, prawda, tworzy iluzję tego, prawda, zawodu, że to jest po prostu coś niesamowitego. Łatwo, lekko i przyjemnie. No, o, to samo i u tancerza. Żeby lekko i pięknie wyglądał taniec, to trzeba potu wylać tyle, no. Tyle potu, żeby to wszystko potem właśnie z taką lekkością i gracją na scenie zagrało. Bo to samo nie przychodzi z siebie. To nikt nie ma takiego wrodzonego talentu, że mówi już urodził się i jest gwiazdą, prawda? No to nie da rady. Wszystko, za wszystkim jest praca, praca, praca. Właśnie, nie liczy, dziękuję za rozmowę i liczę, że tej pracy troszeczkę może Pan w przyszłości zostawi tutaj na, w Centrum Kultury w Ciechanowie. Z całą chęcią, naprawdę jestem związany emocjonalnie dalej z Ciechanowem. Jest to dla mnie wyjątkowe miejsce, niepowtarzalne i jedyna ojczyzna, która zawsze zostanie w mojej pamięci. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo.